Alleluja! Alleluja, alleluja! Dzisiaj witam Was wszystkich w drugi dzień świąt Wielkanocy, Zmartwychwstania Pańskiego. Tak zwany poniedziałek wielkanocny, tudzież lany poniedziałek, po śląsku nazywany śmiergustym, zarówno na śląsku tym chanyckim takim, czyli górnym, ale też i cieszyńskim, kaj się właśnie znajdujemy. A konkretnie znajdujemy się w Bronowie, na Śląsku Cieszyńskim. No fakt faktem, że ja sam mieszkam przecież na Śląsku Cieszyńskim, ale ta droga jakoś jest zryta. Co tu z nim robi? Chociaż trudno to nazwać drogą. Bardziej takie polne bezdroże. Ale dzisiaj raczej będę się starał właśnie takimi terenami jeździć. Czemu? No właśnie. No co żeś powiedział? Śmiergust. Chociaż tak z roku na rok obserwuję, że jednak ta tradycja no niestety zanikła. Czemu godom niestety zanikło? No ja powiem tak, że ja nie ma zwolennikiem zanikania tradycji, obalania jakichś starych tradycji, jak nasi ojcowie to obchodzili, czy dziadki, czy starziki, jak to się u nas też godo. Bo to są fajne tradycje, ale przede wszystkim te tradycje trzeba pielęgnować i nie dopuścić do tego, żeby jakieś Halloweeny, czy walentynki, czy inne ciulstwa się u nas zadomowiły. My mamy swoje tradycje i tych swoich tradycji musimy przestrzegać. Ale oczywiście odnośnie tego śmiergustu wszystko z umiarem, a nie żeby tam loć kogoś z wiadrami. Pamiętajcie, że stara tradycja zawsze godo, że to chłopaki, synki mają poloć dziołchy. Nie żeby wszystkich loć jak popadnie. Bo to już jest chamstwo po prostu. Tak więc święto, tradycja śmiergustu zawsze jest tako, że to chłopcy leją dziewczyny. Z umiarem oczywiście. No ale niestety trafiają się tacy, co umiaru nie znają. Oho, tu zaś jest naśmiecone, namaraszone, na parkingach miłości. No, zjeżdżają się tu amatorzy miłości, śmiecą. I nie będę gadał, co dalej robią. Bo by mi YouTube film skasował, jakby powiedział, co tutaj się faktycznie dzieje. No sama nazwa Parkingi Miłości nie jest przypadkowo, nie? Także cóż, mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie takiego naturalnego śmiergustu, chociaż wyjeżdżałem z chałupy, to trochę pokropiło. Tak więc mam nadzieję, że się to dzisiaj wszystko obejdzie. Mimo wszystko na sucho. O suchym pysku nie, ale o suchych szmatach już jak najbardziej tak. Tak, i to jest właśnie to piękno takiego rowerowania terenowego. Możesz sobie jechać w wiele fajnych miejsc. A na szosie już tutaj nie wiedzisz. Na gravelu to nie wiem, ale ja nigdy na gravelu nie jeździł. A jeśli chodzi o takie totalne wyciszenie się, miejsce wręcz idealne.
teren raczej mało rozpoznawalny między stawami. Tu mnie śmierdzutniki nie dopadną. Chociaż ani razu, że teraz śmierdzutników nie widział. Na razie to mamy sztreka przed sobą, czyli bana, jak to woli. Jakoś gdzie trzeba ta sztreka sforsować. Oczywiście to jest sztreka jednotorowo, więc nie powinno być z tym problemu. Pytanie tylko, co jest dali za tą sztreką. Tu nigdy nie jechał. Dali widzę staw. No po tej sztrece, że już nie rozjechał sam cugiem, ale na kole nigdy. Widzę, że dali jest druga między stawami. To się tutaj wydostać na sztreka. Wzdłuż sztreki by też szło jechać, ale oczywiście w żadnym wypadku tego robić nie wyda. Tym bardziej, że tam jest winkel. Co teraz? To będzie nie lada wyzwanie. Jak forsować sztreka? Nie róbcie tego nigdy. Jest jakieś urządzenie. Są tu kamery. No jest tu jedna kamera, ale moja. Dobra. Tam mrugo, światło. Nie zastanowimy się. Tylko po prostu przełożymy. Tam coś leci. Być może obchodowy, tak zwany. Tu jest pidło. Ja. Pidło, tam jest pewnie przepływ dali pod szreką do tamtych stawów, a tu już się woda napuszcza do tego stawu. Elegancko. W ogóle to są my w żabim kraju, bo ten teren tutaj się tak nazywa. Żabi kraj. Także znajdźcie sobie w internecie, jak nie wiecie, o co chodzi. Ja wiem, że czasem godo, że jak nie wiesz, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, ale nie w tym wypadku. Żabi kraj to jest taki teren kraj, jest bardzo dużo stawów, a które pamiętają jeszcze czasy austriackie, bo w tamtych czasach właściwie powstały. Ale tradycja hodowli karpia głównie tutaj jest bardzo, bardzo dawno. Chyba 15-16 wiek nawet w tych okolicach to będzie. Te stawy to się praktycznie tutaj ciągną od Skoczowa aż po Oświęcim. Chociaż tam już to jest Małopolska oczywiście, czyli dawno Galicja. I tam już nie jest to teren śląski, ale jak ktoś będzie w Brzeszczach, na Zieleńcach, tam też Wiślano trasa rowerowo idzie, no to polecam się tam przejechać, bo jest tam naprawdę też fajnie. Jest też tam stara granica polsko-austriacka. Także polecam przespacerować się po takich terenach. Co prawda tu są zakazy, ale
dotyczą one tego, żeby nie włazić na teren tych stawów. Na przykład je na drugie, nie? Chyba, że na drugie też nie wolno. Ale widzę, że tu mnóstwo rowerzystów jechało. Tak więc my znają zasadę, że zakazy są po to, żeby je łamać. No i ja nie do końca znaję takie zasady. Nie namawiam oczywiście. Ale jak była akcja Zostań w domu, pamiętacie, w roku 2020, to ja jeździł takimi terenami, bo ja uznał wtedy, że nie pozwolę się zamknąć w domu i po 2 latach mogę powiedzieć, że to był strzał w dziesiątkę. Nie pozwoliłem się zamknąć w chałupie i jeździłem i dobrze na tym wyszedł. Przejechałem w zasadzie z zaburza. Mój pytanie jest taki, to jak faktycznie się znalazł. Udało mi się przejechać. Jeszcze nie wiem, co mi to tam przejść. Tak piszczy. Chyba Geppel Trigger. Także trzeba będzie coś z tym zrobić. Że krótki wylum, czeka. Nie widzę. Tak, Geppel Trigger mi troszkę piszczy, ale nic. Krótko nie widzę. Tam sobie jakiś pies biegł. Biały już nie widzi nawet. Ale ja się go nie boję. Bo ja też mam psy. Nie jest to taki owiec przyzwyczajony. Także mi nawet nie przeszkadzają harczki, co latają po drodze. Nie też. Tak, tutaj mi już pokazuje drogomyśl. Ale ja w tej chwili dosłownie nie wiem, co to jest. Nie kojarzę tego terenu. Ale co najważniejsze, znalazłem przypadkowo słupki z Komory Cieszyński. Także opłaciło się jechać, 4 słupki. Fantastyczna sprawa w Drogomyślu. Kurczę, no tego dawno nie było. To jest w Drogomyślu. Pytanie, co jest tu? I tu. Tu jakiś wał. Jest szansa, że tu te słupki będą. Oczywiście nie pokazuję ich lokalizacji. No bo mogłyby nóg dostać. Mówi to rzecz, ale były tak dobrze widoczne w Drogomyślu. Tak, w Drogomyślu. Tak jest. Czas trwania ostatniego kilometra było 6 minuty 26 sekund. Takim wałem, ale z tym się czy tu jakiś też nie ma. Minut 6%.
najwyraźniej jednak dwóch tutaj nie ma, bo są i ja ich nie widzę. Teraz moje pytanie jest, a ja już tu kiedyś je. Ale tych słupków nie było widać, tam krzypopę kopali i grupki odkryli. Super widoczne były. Moim zdaniem to nie jest taki wał, tylko to jest grobla między stawami. Kiedyś, oj, tu jest grube. Zanim to są grobla. Teraz mamy wybornik na strumień. A, tu jesteś. Ale to taka tradycja to może być. To mi się podoba. Nie z wiadrami. Troszkę i na polodź. Do tradycji. Jednak jeszcze, że się nad tym zaśmierdzi. Tak, jakiś krzyż postawiony. Nie wiem, czy to jest Logomyś, czy Próchna już. Nie wiadomo w jakiej intencji. Jak ktoś wie, to niech napisze. Tu jest skrzyżowanie ulicy Knajski i Łowiecki. Widzicie, mnóstwo znajduje słupków TK. Ten tu jest taki w zasadzie już jego resztki. Ale jest. Dzisiaj ta korajza ze słupkami w roli głównej, która mi wydaje. Mnóstwo, to już jest chyba szósty słupek, co weź znalazł przez przypadek w tym rejonie. Kurczę, tutaj też się natknął na jakiś grób, ulica Myśliwska i Knajska, skrzyżowanie. Ciekawe, co to tu jest za grób. Jak ktoś wie, niech napisze. Tam są groble w tym lesie, a więc ewidentnie tu musiały jeśli być jakieś stawy. Ja też jadę jednym z takich grobli. Patrzę też tutaj chociażby za słupkami TK. Na razie żadnego nie widzę. O! Tam wtedy przeleciał taki jeden. Nie chciałbym się z nim uderzyć. Się mroczy, to żeby tu skarbówkę nie zrobiło jeszcze. No to prawda, ubrania przeciwdeszczowe, ale one też nie mają jakiejś skarby trzymałości. Tak się nie czuję, to nie wymkaj za bardzo. Dzisiaj taki nie znamy bardziej tereny, chociaż ja tu w okolicy jeżdżę do Czech. Swoją drogą to taka wczoraj tam był.
to unikamy miast oczywiście, względu na śmierć biskupa. No i teraz mam taki przymusowy postój, bo tam genał stoi cuk pod semaforem i też chciał, że genał ostatnie 3 wagony cysterny. Zajęły przejazd. Co teraz? Tamten przejazd jest już czynny. Co się dzieje z tym pociągiem? Także hamulce zwalnią i zaś zaciskał. Przy okazji pozdrawiamy kolejowy Zabrzeg. Ale to jest w zasadzie ta sama sztreka na Zebrzdowice. Tam dalej już jest stacja w Kruchnej i tam stoi pod semaforem. To jest jakiś Unipetrol do prawa Litwinow. Czeski. No bo jedzie w stronę Czech. A, sam widzicie, jedzie następny. I tam prawdopodobnie jest, albo jest tor zajęty. Jednym torem jeżdżą, czy co? Zaś sam jedzie następny od Czech. Czekamy, co się jedzie jakoś drezyna. Lundi. A, to znaczy się, że tam jest jakoś robota. PKP Energetyka. To jedzie sieciowcy. To coś z trakcją jest nie tak. Co mali będziemy stać? Tam u nas narzekają na ulicy Waryńskiego w Czechowicach, że długo trzeba stać, pół godziny, 40 minut narzekają pieruny. Jak wiecie, że tyle trzeba stać, to wyjedźcie z godzinę prędzej i nie będziecie tyle stać. Zmieniło się światło na semaforze, a więc po 20 minutach pojadę. Ale tam przyszło. Nie zdążę się już nawet wyjść. Kuchałkę brać, coś się mroczy. Słuchaj? Nie, kiełka to... A! Jest tak obrówka jakoś. Koło torów. Nawet pasowało jechać. Kurde, wychłodziłem się teraz w tym stoczu. No dobra. Muszę gdzie rozbić. No jakoś drówka jest. Przy torach. Yes.
kurczę, kamienie kilometrażowe powywalane. Znaczy się, że chyba też za niedługo będzie ta przebudowa, co jest w Czechowicach. Ale czemu te sieciowcy jechali? Czyżby siedzi ukradli? Albo co? To by my słyszeli kiedyś. Gdzie zaroba telewizorów nie ogląda. Nawet mimo telewizora. Nikt nie wie, co się za bardzo dzieje. Chyba to jest próchno. A pewnie przestanie istnieć za niedługo. Tutaj przed chwilą zaznaczał i słupki NB, czyli Nordbachn, i słupki TK obok siebie. Normalnie znalezisko niesamowite. Kurczę, ja bym chciał tutaj popatrzeć na... słupki widzę. Kurde, muszę zawrócić. Podziwiałem się tam, w lewo, i słupki go widział. No właśnie. Znalezisko. Słupek TK. No to z niego jest słupek Nordbachn. No to jest piękne znalezisko. Ewidentnie tu był kiedyś staw, ale to, co się tu odwalo z tymi słupkami TK, to jest po prostu miazga. No i tutaj raczej nie przejdę przez ta krzypopka. Jest tu dość głęboko. Ewidentnie jest to przerwana grobla. I tu był staw. I tak już miałem się wracać. Myślę, że śmierdzi mi tu strasznie słupkami. I wyrósł ten oto okaz tutaj. Całkiem ładnie zachowany. Słuchajcie. Mnóstwo słupków spotykam na trasie. To było w ogóle nieplanowane i to właśnie tych słupków TK jest numer 179. Słuchajcie, tych słupków na całym Śląsku Cieszyńskim są tysiące. Tysiące. Znaczy się, że albo tam żech nie widział w kraju lasu, albo tam jeszcze coś kiedyś pójdzie. No niesamowita rzecz, ale to z tym NB, które spotkał przed chwilą, rozwaliło wszystko. TK i NB w jednym miejscu. Pierwszy raz mi się to tak trafiło. Kto tego nie rozumie, to po prostu potraktuje to jako bez sensu. Ale to jest piękna lekcja historii, słuchajcie. Ewidentnie jest grobla. Tu był staw. Jak to pole jest. Nie ma dwóch zdań. Tam dali są już tory. Teraz pytanie, kaj te słupki idą? Według tego to mi wskazywało, że tam. No i od tej rzeczy przeszedł trochę. W tej chwili już wracam. W poszukiwaniu jakichś tam TK. No tylko ten jedyny rzecz znaszał. 6%. Ale powiem wam, załapałem bakcyla słupkowego. Poza tym tutaj są takie, jest taka dolinka i ona jest poprzegradzana groblami, czyli ewidentnie tu kiedyś musiały być stawy. Tych grobli tu jest mnóstwo. Dobra. No tu rzech trochę czasu stracił, ale wiecie, historia mnie wciągła. Słupki kurcze przywołały. Miały być słupki. Teraz właśnie. No i co prawda nie te. No to widzicie, ewidentnie to był staw tutaj. To pole. Nie te słupki miały być, ale jak najbardziej nie jest
naprzeciwko, żeby kolejne TK znajdować, ale to, co się dzisiaj odwaliło w czasie tej rajdy, to jest kompletny przypadek. Jo na wszystkie te słupki trafił zupełnie przypadkiem. Nie wiedziałem w ogóle, że one tutaj istnieją, ale jedno jest pewne, że jeśli chodzi o te słupki TK, na całym Śląsku Cieszyńskim ich są po prostu setki. Setki tysięcy słupków. I życia mi braknie, żeby wszystkie znaleźć. Normalnie jestem w szoku. W tańskim lesie od tego stawu. Znaczy się, tego stawu jeszcze kiedyś było stawem. Tego stawu się nie skończyła. Na ziemię. A tam już jest na stawnie. Czyli już wyjeżdżam. I znowu jadę na ten kamień MB. Tym TK. Wróciłeś tylko tutaj troszkę. Nie podaję lokalizacji tych kamieni. Ta lokalizacja jest tylko i wyłącznie dla mnie. Dlatego, żeby nóg nie dostały. Wiecie o co chodzi. Żeby ich po prostu nie ukradli. I takie przypadki się zdarzały. No więc... No mamy po prostu... Coś niesamowitego, coś nieprzewidywalnego. Dzisiaj trzeba ich przejechać tam, tą drugą drogą w lewo. Trzeba jechać po Dziwołech się i centralnie słupki zachodził. Kurczę, noga. Normalnie niesamowite rzeczy. I one są tu po prawej stronie teraz. Więc powinien być tam tak, ale gdzie tam nie jadę. Na razie. Wracam pod ten wiaduk. Tutaj jest po prawej stronie teraz, tak? Dziesiąt. Kolejne słupeczki. TK. O, mamy tutaj pokazy takowe na skraju lasu. Mamy słupek LP44, czyli lasy państwowe prawdopodobnie. No, niesamowita rzecz. Słuchajcie, tu na tym odcinku od stacji kolejowej, tam jest stacja, jest tego naprawdę masakrycznie dużo. Tam widzę, że tego jest sporo. Jak ta dróżka idzie, jak jest brzeg tego lasa. Powiem wam, robi się naprawdę ciekawie. To jest pień. Widać, jest jakoś grobla. Ewidentnie. Ale mnie interesuje to, co tam jest. Prawdopodobnie to była kiedyś chałupa. Jak tu przeleć? Zarobi się to podobno. Nie wiem, co tutaj. Moje pytanie brzmi. Czy tutaj ktoś jest? Przydomnie. Jak się do mnie urwać, co mam zrobić? Jeszcze. Ale jaja. Tak całkowicie zawalony. Kto tu na takim zadupie mieszkał? Zrobiło się mrocznie.
Swoją drogą tu się mroczy też. Zatłucze. Normalnie urbex historii się zrobił. Albo rząd nie przygód. Tam, bo tam jest dziura. Ołki na ścianach. Drewniana konstrukcja. Kto tu może mieszkać? W sumie jakieś dziury. Trzeba dać pozór. Pomieszczenie. Może jakiś chlewik. Ja tu widzimy. Aż wejście. Szkło zawalone. Schody na górę. Wiecie, się wszystko pozawalane. Jest piwnica pod tym budynkiem i tu chyba było zejście do tej piwnicy pod tymi schodami, ale jaja, nie idę tam oczywiście do piwnicy, nie żeby się dygał, ale normalnie żądny przygód się ze mnie teraz zrobił. Kurde, ale jak. Strata połączenia GPS. No fajnie. Ponownie nawiązane połączenie GPS. Zdjęcie. Ale jest to zawalane wszystko. Mam nadzieję, że tego rowerami nikt nie buchnie stąd. Kurczę, co mu się chciało tutaj mieszkać? Co to zawaliło? Może to była jakaś dalsza część. Ale mamy przygody. Słupki mnie zaprowadziły do takiego oto obiektu. Masakra. Ale się zawaliło. Ale jaja. Ma co tam leś. Na łeb spadnie. Jeszcze tu kiedyś mieszkał. Była se chałupa, był strych. Na strychu było jakieś pewnie mieszkanie, albo i nie. Już se nie mieszka. Może umarli. Prawdopodobnie tutaj miał jeszcze jakiś stawek. Tutaj mamy kolejną grobla. Jest tu granicznik. Granicznik jest.
taka. Tutaj nie widzę. Ewidentnie to tutaj była drobla. Był stawek. Tam z drugiej strony też. Taka chałupka wygląda niesamowicie. Kurczę. Nie podajemy lokalizacji oczywiście tej chałupki. Zgodnie z zasadami urbexu nic nie dewastujemy. Nic nie kradniemy. Zresztą tu nawet nie ma co kraść. Tylko po prostu robimy zdjęcia i zostawiamy ślady stóp. Tylko wiecie co? Mnie tutaj coś zaciekawiło. Teraz też to uwidział. Na tym budynku są resztki tynku. Zobaczcie. To są takie dziury na tym tynku. Czyżby to były ślady wojny? No, to byłaby niezła jazda. No to to już jest stacja w Próchnej. No jak się cud podjeżdża. I pytanie, jakie są słupki Nordwachen? Prawdopodobnie w prawej stronie w tych krzokach. Jeszcze jest jakiś nasyp. Ale już tych słupków szukać nie będziemy. Wiadukt. Chyba tu przejadę. Podobnie łop kurde. To chyba jakoś rzeczka kiedyś sobie płynęła. No, to nie koniec jednak atrakcji. Dzień dzisiejszy. Pozycja GPS jest niedokładna. Pozycja GPS dokładna. Ale wyjechał. W jakiejś chałupie. Prawdopodobnie wyjadę na drogę. Z Cieszyna na Pawłowice. No, jadę przez Próchną, szybko, gipko. Żeby mnie tu jakiś śmierdus nie dopadły. Zaraz będę zwijał się na jakimś wiadukcie. To jest ta droga, którą jeżdżę. Czasem do Czech, do Szczęsty zresztą. No, do Czech to tu jest jakieś 15 km stąd. Wszystko wie. Tak, 2 godziny będzie widno. Jeździ się chce w górce. A zrobić trochę miejsca na te szałopy świąteczne. Serniki jakieś, serniki, co ja rodzę. Koło drzwi najważniejsze. Nie sernik. Tradycyjny śląski koło drzwi najważniejsze. Dla ciebie ze smoku, no proszę. Był sklep, ale zawrzyte wszystko dzisiaj.
więc chyba o godzie pojada. A oczywiście nie byłbym zapomniał, tradycyjnie pozdrawiamy pana Wojtka z Pisarzowic. Zadzwonił do mnie, no tam nie za bardzo my się dogadali, bo nam przerywało strasznie, ale pozdrawił mnie Pisarzowice. To jest człowiek, kurczę, nawet mi słów brakło. Ale powiem szczerze, że z nim się bardzo fajnie jeździ. Kurczę, ja tyle jadę? Nie może być. Faktycznie trzeba zwolnić. Na Kopaninach pojadymy. Tu jakoś wiertnica stoi. Wpadamy na Zadupia. No wiecie, śmiergust. Chociaż ta tradycja zanikła, no ale... Teraz to joby nie chciał być objąć. Filmujemy, ale oczywiście napój bogów musi być. Daje mi energię, daje kopa do dalszego jeżdżenia. Super. Dobra. Zima się trochę robi, chyba jedzie dalej. Już ostatnie wejście. Ja już jestem w Landeku. W moim lesie. Jadę do chałupy i cóż powiedzieć. Fajnie było, święta na rowerze, a wy już z godą czymcie się i do zaś.